Hej, hej, dzień dobry drużyno! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Baldur's Gate 3 i jesteśmy w trakcie wykonywania śledztwa w świątyni Otwartej Dłoni. Śledztwa dotyczącego zabójstwa. Więc dotarliśmy wreszcie do jakiegoś takiego, można powiedzieć, sekretnego pomieszczenia, chociaż było to ewidentnie widać na mapie, że tutaj coś jest. No i właśnie, przed nami są jacyś bandyci, z którymi trzeba będzie się skonfrontować. Na razie nie są do nas negatywnie nastawieni, ale oczywiście wydaje mi się, że wszystko to się może różnie potoczyć. Więc zastanawiam się nad tym, czy wysłać tam Gale'a, czy wysłać tam Karlę, żeby była na froncie po prostu jako ktoś, kto będzie atakował. No, zobaczymy. W każdym razie trzeba by było podjąć jakąś decyzję. Zobaczmy, jak to... A, jeszcze kurde, nie ta klawiatura, którą ja sobie tutaj wziąłem do tego, żeby grać. Dobra, to jest ta klawiatura? Tak, to jest ta klawiatura. No dobra, i teraz tak, mamy tutaj muz. Ogólnie tu jest... trzech przeciwników, więc nie jest to jakieś wielce problematyczne, żeby z nimi się rozprawić, ale spróbujmy w takim razie. Na początku wydaje mi się, że warto by było, iż żeby wszyscy się skitrali. I teraz tak, może jednak, bo wydaje mi się, że może być taka opcja, że będziemy musieli tutaj dokonać jakiejś perswazji, przepraszam. Mam czkawkę, kurde. Że będziemy musieli tutaj wykonać jakąś perswazję. Więc może Gale'a pierwszego, kurczę, tutaj wysłać na spytki. Skrzynia podróżna, zobaczmy co to jest. O kurde, ty, odwrócił się. Skubaniec, zgniły banan, to nie. O, gruszka, bardzo chętnie. A tu coś jest? Trochę golda. No my jesteśmy świeżo po obozowaniu, świeżo po odpoczęciu. Więc mamy wszystkie czary i tak dalej, więc jest git. Jest git good. Swoją drogą, jak jesteśmy na początku dzisiejszego odcinka, to serdecznie zapraszam i zachęcam, by zostawić łapę w górę. I zostawić komentarz pod dzisiejszym odcinkiem, bo mam nadzieję, że jak dotarliście do tak późnego odcinka, to wam się być może ten Baldur's Gate w moim wykonaniu podoba. Ja też sobie nie stawiam jakichś wielkich wyzwań, a po prostu się dobrze bawię. Także zapamięci, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam do zostawienia łapy w górę i komentarza już w tym momencie, żebyście nie zapomnieli po prostu. Okej, czy my chcemy zajść od tyłu tutaj całą tą ekipę? Bo można by było, ej, ale w zasadzie to my możemy zrobić tak, że my w ogóle nawet nie będziemy w konfrontacji tej ogarniać. No nie, no dobra. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że konfrontacja jakaś tutaj musi być z tego względu, że... O kurde. O kurde. Ty, a nie byli na czerwono zaznaczeni? No chyba, że... Jest druga kwestia. Jeśli my się skradamy... Możliwe jest, że jeśli my się skradamy, to oni uznają to za jakiś, wiecie, jakąś potwarz, nie? No dobrze, ty idziesz naokoło. A jak idziesz naokoło, to trochę czasu ci to zajmie. A bardzo dobrze, że wy tutaj jesteście do nas plecami. Pysznie. Świetnie, że oczywiście można wykorzystywać takie mechaniki jak właśnie zachodzenia, rozdzielania grupy, zachodzenia ich od tyłu. I bez większych problemów wydaje mi się, że tutaj to ich wszystkich poeliminujemy. Proszę bardzo, 99, ułatwienie do plecki. O kurde, ty... Albo ty masz bardzo dużo... punktów zdrowia, albo co? Bo naprawdę byłeś w stanie to przetrzymać. Nie głupie. Dobra, Astarionek, kochany. Jakbyś tutaj podszedł i spróbował zaatakować.
Dobra, z ukrycia, dawaj. Wow, 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 wow. Ale to było dobre. Ale to było dobre. Czyli jednego mamy z głowy. Root. Oni, zobaczcie, on w ogóle to są Dopplery. I... no w jakiś tam sposób wracają do tej swojej normalnej formy. W momencie, gdy... tak, w momencie, gdy ich zabijemy. No dobra, to co? Atakujemy tutaj od tyłu, tak po prostu? 99% na to, że trafimy. Pięknie. Może trucizna wejdzie? Trucizna weszła, super. Dobra, koniec tury. No i co? I warto byłoby tutaj może zaatakować 80%. Let's go, super. Tutaj już raczej nic więcej nie zrobimy. Tutaj też. Oj, pięknie. I sprincik dookoła robisz, tak? No to my będziemy musieli się w takim razie ewakuować stąd. Tymczasowe punkty wytrzymałości. Dawaj tu. Okej. I wydaje mi się, że można byłoby spadać. Tak, żebyśmy nie mieli oczywiście na froncie maga tutaj, nie? Okej, Gale użył skoku. Koniec tury. No i właśnie. I mamy tutaj naszego Astariona. Raz na krótki odpoczynek? Nie chciałbym tego wykorzystywać, co? Wydaje mi się, że mimo wszystko ten przeciwnik nie dojdzie do nas w kolejnej turze. Nawet jak użyje sprintu. Fuck yes. A nawet jak użyje sprintu, to raczej nie zaatakuje. Chyba, że ty masz kuszę. Nie, ty z jakąś bronią biegniesz. O, a jednak atakujesz, dobra. Dawaj tu. Czy Astarion może zrobić... tak, tak? Jezus Mario, to jest taki MVP ten Astarion. Powinienem go całować po piętach, nie? Świetnie. Śluz spadł, spadł. Super! O, byłem troszeczkę naiwny, że z tymi typami będzie można pogadać. Wydaje mi się, że to są jakieś potwory, tak mimo wszystko. Nie są to takie Dopplery, jakie były prezentowane nam chyba w Wiedźminie na przykład. Ubiegający się cierpisz, jest utalentowany, choć trochę nieostrożny. Porzucony przez niego sztylet leży gdzieś w jaskiniach, choć nie wiem gdzie. Czuję jego zapach. Zapach strachu, jego zabójstw unosi się w powietrzu po fakcie, gdyż wpierw daje im czas się zamarynować. Stoją, leżą lub siedzą nieruchomo, podczas gdy trucizna wypełnia ich kończyny ołowiem. Mogą być pewni tylko dwóch rzeczy. Umrą. Nie mają jak temu zaradzić. Dobra, dawaj strzały. Kwietny klucz. Widnieje adres. Co, czego? Przytułku Frajgo w Smoczej Przeprawie. Smocza Przeprawa. Jeden ze zmiennokształtnych zabójców pod świątynią Otwartej Dłoni miał przy sobie dziwny klucz z kwietnym motywem. Powinniśmy się przekonać, co on otwiera. Oj, tak, zdecydowanie tak. Chcemy się dowiedzieć. Ja nie chcę tej włóczni. Tors klauna. Klaus torso. Gods, it's awful. Wizerunek Hisery, która obserwowała i czekała, na co jej oczy. Uważała się za myśliwą, a okazała się ofiarą.
Czekaj. We wrotach Baldura znaleźliśmy przemyślnie zainscenizowane miejsce okrutnego morderstwa. To może być dzieło Orin. Aha, że to miejsce całkowite. No dobra, a ten tors w ogóle nam do czegokolwiek potrzebny jest? Wyrzuć przedmiot. No tak, no Orin się w jakiś tam sposób para takimi rzeczami. Jak tak bardzo brutalne sceny, nie? Got it. Coś tu jeszcze znajdziemy? A tu coś jest! O kurde. Sprawdźmy tą beczkę. Nic. Tu był jakiś rytuał. Damn it. O shit. Dobra, to weźmiemy. O nie, dobrze. Posłanie nie biorę, bo chyba posłanie mi są do niczego niepotrzebne. Prośba o jałmużnę. Z poważaniem. Nie pogardzimy nawet cebulą. Kurde, z tymi diabelstwami jest ciężko. Strasznie mi ich szkoda. Dobra, redil. To nie ma nic więcej. Sakiewka. Nic, plecak. Nie, 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 plecak. To biorę. Nadgryzione jabłko. Szanowna pani kapłan, flet i klocek. Do czego mi klocek byłby? Dziękuję, że dzięki tobie ta okropna kobieta, która krzyczała do mnie te okropne rzeczy, sobie już poszła. Dobra, i z plecaka co możemy znaleźć? Okay. No to sprawdźmy, co jest tutaj, bo ta jaskinia jest o wiele głębsza niż to, co tutaj znaleźliśmy na początku. Może coś tu jeszcze będzie. Sprawdźmy beczuszkę. A tu jest zabójcza chmura. Ha, ha, ha. Muchomor rojowy. Płócienny worek. Dobra, to ty wiesz co, Karla? Ty weź nawróć tutaj, proszę. I pójdziemy tędy. Weź no Shadowheart. I Shadowheart pójdziemy tędy. Oho. Porażacz. Obrażenia kłute. Lekka sztylet rzucana. This could be where Father Logan met his end. Direct me. Ha? Don't touch me. Pod świątynią otwartej dłoni znaleźliśmy narzędzie zbrodni i kwietny klucz. Powinniśmy sprawdzić, co otwiera klucz. Jeden ze zmiennokształtnych zabójców miał przy sobie dziwny klucz. Okej. I jeszcze ten sztylet. Ulala. A w stosunku do sztyletu 2 do 5, 8 do 11. Ulala. Unieruchomienie osoby bierzemy. Jak najbardziej. Złaź no tu na dół. Czyli tak, muchomory rojowe, one nie robią tego gazu tutaj. Ten gaz można by było jakoś odpalić, tak żeby go spalić. Tylko że tutaj będą wtedy takie pogorzelisko trochę zostanie. I będziemy musieli po nim łazić. Wejście do jaskini. Którędy tu się wchodziło tak normalnie do tej jaskini? My weszliśmy totalnie drugą stroną. Aha! Ale zaraz. My chcemy wrócić do miasta. Do tej wioski. To tędy chyba, co?
mijący koszyk. Trawa brzegowa. Tu można by było na górę. Można byłoby na górę wleźć. Kop, 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 kop. Co my tu mamy? Nic fascynującego. Aha, tu... A, tu jest jakaś krew. Martwy uchodźca. No proszę. Jezus Maria, ile tutaj ludzie rzeczy pochowali. Co tutaj? Bierzemy wszystko. No i oczywiście plecaczek nas interesuje. Te wszystkie rzeczy, do wytrychy i tak dalej, nam są zdecydowanie potrzebne do tego, żeby najzwyczajniej w świecie otwierać te kolejne zamknięte przed nami miejscówki. Tu wygląda jakąś dziurę. Okej, okay, martwy uchodźca. Pierścień bez klejnotu. Swoją drogą zlutowałem go, a to była taka akcja, która nie była przychylna chyba innym. Co to jest to za miejsce? Tu chyba nie byłem jeszcze. Dobra, gdzie my jesteśmy? Na mapie. Tu jest jakieś wejście do jaskini. Kurde, trochę się pogubiłem. Powiem szczerze. Chociaż nie, najpierw sprawdźmy, co jest tutaj. Da rady to w ogóle w jakikolwiek sposób odgruzować? Bo wydaje mi się, że to jest właśnie jakieś gruzy. Zawaliły wejście. Tu można by było też jeszcze wskoczyć. Niektóre z... Na pewno Karla mogłaby tam spokojnie doskoczyć. Wejście do jaskini, do kolejnej jaskini. Heading into that cave. Suspiciously small footprints. Dobra, i tu się coś nie udało, jeśli chodzi o percepcję. Nie wiem, czy ten komentarz Astariona to był, że coś się udało dojrzeć. Must keep going. No dobra, czyli tak, tu jest wejście do jaskini, okej. A tu już zbliżamy się chyba tak, tu już zbliżamy się do tego miejsca. Ale tu jest w ogóle dalsza część tej miejscówy. Rivington, no i proszę bardzo. Uchodźca, obywatel. Zastanawiam się nad tą jaskinią. Dokąd ona prowadzi? Może sobie po prostu odsłońmy po prostu ten teren. Zobaczmy, gdzie dojdziemy, wchodząc tam. Będziemy może mieli w jakiś sposób tam zahaczone, jeśli na przykład wejdziemy od innej strony, czy coś. Piwnica Anglerona. No to ciekawe. Stop! Gnom głębinowy. Piątek. I to jest, to wygląda na jakąś pułapkę, przynajmniej tak się żarzy, że można było to jakoś rozbroić. Tutaj coś się dzieje, tylko nie wiem do końca co jeszcze, w sensie, czy ja chcę z nimi wchodzić w konfrontację? Wydaje mi się, że nie, z tego względu, że nie są oni w żaden sposób moimi wrogami, nie? W sensie nikt nie zlecił mi żadnej roboty, żeby na nich zapolować. A już to, że oni tam się świecą na pomarańczowo, a nie na czerwono, to ja już się na to nie dam nabrać. Że niby nie są wrogami. Ostatnio też tak było i zaraz mnie zaatakowali. O. Martwy kurczak. Refleksje naiwnego Fagasa? Co to jest? Przyjmą cię z otwartymi ramionami, we wrotach każdy ma dom. Z
Sama ich obecność to obraza. Dobra, a w plecaczku co? Zabawkowy miś i bębenek. Dobra, raczej niepotrzebne. Ty masz jakieś imię, kolego. Quite a spot, eh? Knocks the breath out of me to get up here. But the views are worth it. Nothing more. Dobra. Trzeba będzie to zwiedzić wszystko. Została nas tylko garstka. Tu się dzieje jakaś historia. Porzucony medalion. Teorię, a czemu nie? Dziecięcy rysunek, piłka. Dobra, tu nic więcej, ale tu w ogóle. Ja pierdzielak, to jest niesamowita duża ilość terenu. Dobra, bierzemy Gale'a z tego względu, że on ma tutaj gadane, on ma najwięcej perswazji. Więc jeśli trzeba byłoby kogoś przekonywać do czegokolwiek, to wydaje mi się, że to on jest najlepszą opcją. Tu jest coś, tu jest jakaś akcja. Obóz gurów. Coś o wampirach. Rechtej Hathran Rust. O, tabeczka mi się przydała. You join us as we honor our fallen dead. You're a bright light on a dark day. Even you, my erstwhile quarry. Hello again. Frey, Valdisk Durovna. Frey, Valdiska Blast. I feel we're intruding. We should leave quickly. Calm yourself. You will not be harmed. Our leader has called off the hunt. She wishes to speak to you. Im oraknete. Krasinetra. So, the impossible spawn walks among us in the blazing sun. We have been looking for you. Jeśli chcecie go dorzucić na ten stos, to w pełni was popieram. Żartowniś. Znaczy żart... posępny. The last time your friend came to our camp, he stole our children, our future. When I was hunting you, I was to bring you back here, interrogate you, discover how to save our children, and then destroy you. But things have changed. You have changed. Is it true you left your master? That you broke the spell that binds you to him? Kind of. It's a long story, honestly. Z jego strony było to raczej szczęście niż umiejętności. Heh. Free. Not while his master still lives. But he has perhaps earned a second chance. Pomóżcie mi! We have tried to save our children once already, attacking Khazad-dûr-Zâr's palace at first light. Even then, it was too well defended. But if his own spawn approached, someone he thought he could control, he would throw his doors open and welcome you in. Mamy inny pomysł, czy nie? You could do what we could not. You could save the children you damned. You don't know Khazad-dûr like I do. He's merciless. You want me to march into the lion's den and save your children? But I promise you, they're already dead. No, to nie jest dobry pomysł pakować się tam, no ale... I spent 200 years bringing him victims. Each and every one was whisked away to be fed on that night. But you never saw him feed yourself. He could keep prisoners for days before killing them. I know our plight is grim, but if there is even a chance to save them, we must take it. If our children are truly gone, then we ask for blood. I know you can understand that, Spawn. Hmm.
Raczej mu się to nie spodoba, że my będziemy chcieli im pomóc, a zwłaszcza nakłaniać jego do pomocy im. I suppose. Yes. Yes. Mamy wspólny cel, zemsta na Cazadorze. Thank you. From me and all my people. If you can do this, we will be in your debt. You have lived a life of violence and sin. You have stolen lives, broken families, and caused immeasurable grief. Doing this will not right those wrongs. If you're trying to encourage me, you're failing abysmally. But it will be a start. You may still be redeemed. Please go. Time is short, but we will see you again when it is done. A może jakaś pomoc? Uroczyste pożegnanie. Może jakaś pomoc? Okej, inspiracja. Uroczyste pożegnanie. Cóż to ja takiego zrobiłem? Weź udział w górskim pogrzebie. To dziwnie wygląda. Górskim pogrzebie przez uzwykłe. Dobra, a jeśli chodzi o zadanie. Spotkaliśmy plemię górów. Ich przywódczyni Ulma powiedziała nam, że wampir imieniem Cazadora zabija ich ludzi i porywa dzieci. Poprosiła nas, byśmy uratowali dzieci i zabili wampira. Powinniśmy znaleźć miejsce pobytu Cazadora. A rozumiem, że wy tego niestety nie wiecie, tak? Dobra, nie możemy im tutaj nic zabrać. Okej, czyli tutaj raczej nic nie ma. Już. Cholerny dzikusy każdy jeden. Tutaj też się dzieje jakaś akcja. Oj! Stop! Stop, stop, stop! Okej, dobra, jest. Chociaż jeden rzucił dobrze. Oj, bardzo. Ej, bez kitu, tu jest strasznie dużo martwych kurczaków. Macie jakiś problem z jakimś drapieżnikiem? Wydaje mi się, że macie problem z jakimś drapieżnikiem. Hej, co tu się dzieje? If you're here to fill an empty stomach, look elsewhere. Folks swarmed what little was had, stuffing their pockets. Bloody animals. We got here first, friend. Wydawało mi się, że to będzie jakieś zadanie. Związane z wybiciem tych kurczaków, ale jak nie. Tony. A jak tu dotrzeć? Ha. To miejsce. Tutaj raczej nic nie ukradniemy. A ten, co na go ktoś siedzi? So, you survived. That's more than many of my kin can say. No teraz my się znamy, bo nic nie pamiętam. It's mainly anger that keeps me going. Zevlor was supposed to lead us, but he froze when we needed him most. I haven't seen him since the massacre on the road, which is lucky for him. Dobra, to taki mały small talk. Żabi oddech, kiepskie drzwi, tutaj raczej nie wejdziemy. Bo nas nie wpuszczą. A ten co kurde tak w gaciach stoi? Washing my pits, this is the song when up. Oi! Gonna blood not get any bleeding privacy around here. Bunch of perverts, the lot of you. To nie wierzę. Okej, dobra, idziemy tędy. Ja na razie robię taki scouting otoczenia, nie? Gdzie my jesteśmy, co tutaj jest? You. O. Turn around and toddle your way right back out of here. Everything in this barn has been donated for the refugees. Not you. Now piss off. A, okej. Food, sundries, toys even. What would you expect for people who've lost everything?
Now, are you gonna clear off or not? Nie no, jasne, jasne, już sobie idę. A mogę jakoś pomóc? Not unless you wanna make a donation. And you don't, after all they've been through. And with the army of the absolute at their backs. If you can't see it, I'm not gonna waste my time explaining it to you. Dobra, 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 już wychodzimy. Oj, nie, nie, nie dotykaj. Dobra. Czyli tutaj ogólnie raczej nie wchodzić, tak? Ta szopa to jest w pełni poświęcona tego Flame Fist. Zarekwirowana stodoła. O, jakieś dymy. Nice to be in a crowd of normal people for once. I just lost a wager, thanks to you. So, kim jesteś? O co ci chodzi? Someone who bet that you'd never be foolish enough to actually show your face in this city again. But here you are. And the gold in my purse is soon to take flight. I can't help but feel the strangest twinge of disgust as I look upon you. Is it true? As our lady. Oh, wyznawca Shar. A follower of Shar, an agent of the Mother Superior, sent to keep watch for you. Oszustwo. Raczej oszustwo nie wejdzie, ale możemy spróbować. O kurna, 25 porąbało. Nie, no nie ma opcji. 25, żeby to kurde przebić. No true child of Lady Shar would be that poor of a liar. The rot of heresy truly has taken hold in you. Now I must report your reappearance. If you are intent on bringing matters to a head, then seek out the House of Grief in the Lower City. Though, if I was you, I'd be very tempted to just forget it all and disappear. You have some form at doing so, after all. No to skurkowaniec będzie donosił, frajer jeden. 50. Że Klasor jest ukryty we wrotańskim dolnym mieście. Okej. Okay. Okej. Okay. Step by step. A tu coś się dzieje? Aldarians! Stand with me against this tide that threatens to overwhelm us. Please just go home. You're ruining a perfectly uneventful posting with this nonsense. The flaming fists are supposed to protect this good city, but they allow trash and vermin to take our homes and goods. You, you're a true Baldarian, I can tell. You must understand why we need to keep these strays out of our city. Gościu, serio? Another bleeding heart. Piss off and take it elsewhere. Co za frajer, nie? Trzeba by było go chyba wziąć, ustawić do pionu. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. A dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was. I widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.